Końca dobiega kolejny obfitujący w wydarzenia tydzień, więc czas na ich podsumowanie. Jacek Czekalski, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów. Dziś powiemy m.in. o zbliżającym się Dniu Zdrowia i Urody. Będzie można spotkać się m.in. z refleksoterapeutą, fizjoterapeutą. Pokażemy znanego szkockiego prezentera, który przyjechał do Aleksandrowa z darami dla Ukrainy. To jest wspaniałe, że jesteście zdolni do takiej pomocy i macie takie gorące serca. My chcieliśmy zrobić tylko coś, by pomóc. To taka mała rzecz. Będzie też o niebezpiecznym wypalaniu traw. Z roku na rok jest ten sam problem i kampanie społeczne, kampanie informacyjne tutaj nic nie dają, nawet mandaty. A na początek ważna informacja dla rodziców. Od września w aleksandrowskich przedszkolach znajdą się miejsca dla wszystkich chętnych dzieci. To efekt zmian w wychowaniu przedszkolnym, jakie od kilku lat wprowadzane są w naszej gminie. Na Maluchy czeka obecnie 6 placówek, które są w stanie przyjąć 350 podopiecznych. Wystarczyło poprawnie złożyć wniosek, dołączyć potrzebne dokumenty, elektronicznie podpisać i kliknąć. W ten sposób rodzice 346 przedszkolaków zapisali swoje pociechy do wymarzonego przedszkola, a to z kolei oznacza, że miejsc starczyło dla wszystkich. W każdym przedszkolu co roku jest inna liczba wolnych miejsc. I w tym roku najwięcej wolnych miejsc było w przedszkolu numer 3 i w przedszkolu numer 2. I tam się wszystkie dzieci dostaną z pierwszego wyboru, ale problem na przykład był w przedszkolu Kido czy w przedszkolu numer 6. Przedszkolu numer 5, przepraszam. I tutaj w ramach rekrutacji dostaną się te dzieci, które będą miały najwyższą liczbę punktów, a pozostałe dzieci zostaną przyjęte do przedszkoli z drugiego wyboru. I to jest tylko ta różnica, natomiast wszystkie dzieci nam się w przedszkolach zmieszczą. Do przedszkoli dostali się więc wszyscy chętni. Od września będą śpiewać, tak jak ich starsi koledzy, bawić się i uczyć. Jest fajnie jest w tym przedszkolu? A co robicie? Bawimy się fajnie. I macie koleżanki, kolegów, tak? Tak. I z paniami się bawimy. I chętnie przychodzicie do przedszkola? Tak. Lubisz się bawić w przedszkolu? Tak. Z kim się najczęściej bawisz? Lubię się bawić z Mikołajem. Jakie masz obowiązki? Jako dyżurny. Jako dyżurny. Oskładać talerze i łyżki. W miejskim przedszkolu numer 3 mamy 175 miejsc. W tej chwili jesteśmy już po kontynuacji. Mamy 113 i czekamy na nabór następnych dzieci. Oczekujemy, że przyjdą maluchy, trzylatki. Planujemy dwie grupy. Teraz te dzieci, które się nie dostaną do przedszkoli, gdzie było największe obłożenie, no to będziemy przyjmować do przedszkoli, gdzie zostały wolne miejsca. Także no i jeszcze część wniosków, jak mówiłam, nie do końca jest zweryfikowanych. Rodzice teraz będą proszeni o uzupełnienie dokumentacji. Jeżeli ona będzie prawidłowo uzupełniona, no to będą też te dzieci przyjęte do przedszkoli, więc tak naprawdę tych wolnych miejsc to pojedyncze mamy w oddziałach przedszkolnych. Od 2017 roku gmina stara się zabezpieczyć miejsca przedszkolne w 100%. Co jakiś czas otwiera się nowe grupy lub nowa placówka. W tej chwili na terenie gminy mamy aż 6 przedszkoli, w tym 3 gminne. Dodatkowo w szkołach działają oddziały przedszkolne. Miejsc dla maluchów na razie więc nie brakuje. Ponad 4 tony darów w wypełnionym po brzegi autokarze ze Szkocji. Taki transport dotarł do Aleksandrowa we wtorek i to już drugi raz, gdy pomoc humanitarna zebrana w Szkocji trafia do Aleksandrowa, by po przepakowaniu wyruszyć do Ukrainy w aleksandrowskim konwoju. Za kierownicą autokaru, w którym dostarczono dary, zasiadł osobiście Jeff, znany w Szkocji prezenter radiowy. Po 2 dobach spędzonych w trasie przedstawiciele darczyńców dotarli na parking OSP Aleksandrów Łódzki tuż przed północą. Z mikrofonem i z kamerą były tam również Agata Kowalska i Izabela Jurczek. Tonami darów zabranych. W przypadku tego, co wiemy, to jest tylko zrobienie kolejnej biopsji. Lub pogorszenie. 4 tonami darów. Hi Jeff. How are you doing? Nice to meet you guys. Thomas. Hello Thomas, good to see you. Yeah. Stuart, the side open so we can get everything out. This side is opening? Yeah. Underneath this field, we'll get everything from inside first.
Jedzenie. No, tam się rozstawcie jakoś tam. Porobić relacje, dobra? No. Właśnie tutaj o północy na parking Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim przyjechał wielki transport. Przyjechał ponad 2300 km, bo ze Szkocji, dokładnie z Aberdeen. Podróż była dobra. To była długa podróż. Myślę, że jak następnym razem będę chciał odwiedzić Polskę, to przylecę. A czy kiedykolwiek byłeś już w Polsce, to mój pierwszy raz. Mój również. W Aberdeen i całej Szkocji jesteśmy dumni z Polski, że przyjęła ludzi z Ukrainy. 2,5 miliona uchodźców jest tutaj. To jest wspaniałe, że jesteście zdolni do takiej pomocy i macie takie gorące serca. My chcieliśmy zrobić tylko coś, by pomóc. To taka mała rzecz. Co przywieźliście? Co jest w tych paczkach? Jest wszystko. Wyposażenie medyczne, puszki z jedzeniem, chusteczki dla dzieci i inne produkty. Ładowarki do telefonów. Wszystko, o czym można pomyśleć, nawet zabawki dla dzieci. Drugi transport ze Szkocji, który przygotowała dla nas organizacja pozarządowa, w której pracuje Katarzyna Ćwiklińska. Ludzie z Aberdeen skupieni wokół pomagania, czyli coś jak taki nasz aleksandrowski AFS. Chcą pomagać, chcą dostarczyć tą pomoc tam, gdzie ona najbliżej może trafić, dlatego nawiązali z nami kontakt, dlatego ten drugi transport już takiej kierowanej pomocy na Ukrainę trafi do nas, a od nas bezpośrednio do proszących o tą pomoc. Czyli tutaj mówię o Żytomierzu, mówię o Nowowołyńsku. Tak to się stało, że troszeczkę sumienie nam nie pozwala tego zatrzymać, bo to wszystko po tej drugiej stronie się dzieje. Ludzie nadal, wiesz, umierają bez tych takich niezbędnych rzeczy do życia. No i działa. I działa. Cały czas z nas spływają dotacje. Troszeczkę to zwolniło, natomiast teraz, wiesz, jesteśmy bardziej skupione na planowaniu tych tirów może w lepszy sposób. No i cały czas prosimy, cały czas, wiesz, postujemy, mówimy o tym w telewizji tutaj lokalnej, w radio lokalnym. Brak stołu i rozkładać. Prezenter radiowy, jednym z największych radii tutaj w ogóle w całej Szkocji. On ma swoje poranne show od poniedziałku do piątku i generalnie jest, wiesz, rozpoznawalną osobą bardzo i też się bardzo w ogóle udziela w charytatywnych, różnego rodzaju eventach. Pomysł Jeffa, to był od początku do samego końca pomysł Jeffa. Jeff o nas usłyszał gdzieś tam przez social media i pewnie przez telewizję i sam do nas zadzwonił i, wiesz, powiedział: słuchajcie, mam prawo jazdy na autobus, zorganizuję autobus i po prostu pojadę, nie? Bo to jest coś, co mogę zrobić i dla was, i dla tych ludzi. I robię to. Yes, we are, you're right, we are far away. Masz rację, jesteśmy daleko, mieszkamy daleko, ale równocześnie jest to bardzo blisko. Oglądamy codziennie tragedie, jakie dzieją się w Ukrainie. Wydaje się, że to daleko, ale naprawdę jesteśmy blisko. Chcieliśmy tu przybyć, chcieliśmy pomóc, a odległość nie ma znaczenia. Nie mamy uprawnień na ciężarówkę, za to na autobus i mogliśmy go wypełnić przeróżnymi rzeczami. Mam taką nadzieję, że to, że się zerwałem dzisiaj z domu o tej godzinie, pomoże, choć trochę. Taka cegiełeczka. Dokładnie tak, tak jak kolega powiedział. No ja myślę, że z chęci po prostu, tak. Ja już tutaj wcześniej pomagałem składać regały do
do straży, także nie jest to pierwszy raz i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej pomocy z mojej strony, bo warto pomagać, tak? Oboje blisko mieszkamy, więc to nie był duży problem, żeby o tej godzinie podskoczyć na szybko, więc myślę, czyli kolega mówił, idziemy po prostu. Tak, no, było, że idziemy, więc idziemy. Macie pracę, macie rodziny, to kiedy jeszcze ten czas na pomaganie? Czas wolny, zostaje wybór. U mnie jest akurat tak, że mam dzieci, z dzieciakami tu przychodzimy. Nie tylko ja, bo jest wielu wolontariuszy, dzieci też pomagają, bardzo chętnie rozumieją po części, o co chodzi i zaszczepiamy po prostu w nich tą cząstkę pomagania. Jesteś takim żywym dowodem na to, jak to jest tą nogą być po tej drugiej stronie. Tak, no byłem pod Żytomierzem, tak. No, widziałem ślady wojny, widziałem no, ludzkie dramaty, no, widziałem, co jest potrzebne. Tak? Wielokrotnie no, pisałem między innymi z kolegami, którzy no, też byli na froncie, no, których już ich nie ma między nami, bo zginęli, co potrzebują, wsparcie z każdej strony, no, teraz leki, teraz jakieś opatrunki, no, tutaj rzeczy takie najpotrzebniejsze, jedzenie, wszystko jedzie na Ukrainę. Tak? Thank for all things, because your heart is... Najpierw zdjęcie, później numer PESEL i profil zaufany. Świadczenie 300+ i 500+. Wszystko napisane w języku polskim, do tego numer konta, sieć polskiego operatora i elektroniczna skrzynka. Krótko mówiąc, cała lista formalności, które czekają na ukraińskich obywateli w polskich instytucjach. Dla wielu to bariera nie do pokonania, dlatego pełnomocnik burmistrza do spraw uchodźców oferuje kolejne wsparcie. Poznajmy szczegóły. Obywatel Ukrainy, jeśli jest zainteresowany złożeniem takiego wniosku wychowawczego 500+, powinien mieć numer konta bankowego, dokument podróży, profil zaufany bądź dostęp do bankowości elektronicznej i telefon polskiego operatora. I do tego jeszcze komputer z założonym adresem e-mail, by na platformie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych móc złożyć wniosek na świadczenie 500+. Oczywiście wypełniając wszystko w języku polskim. Potrafią pisać tylko cyrylicą i mają tylko dokumenty w cyrylicy. Metryki na dzieci albo dowód osobisty też wypisany tylko w cyrylicy. Ale naprawdę jest problem, bo nie każdy tu ma po prostu tablet czy laptop, a z telefonu komórkowego to złożyć niemożliwe fizycznie. Ale 4 dni tylko na złożenie wniosku, żeby mieć pieniądze już od marca. Tak, za marzec. Mało tego, należy się pospieszyć, bo wnioski należy złożyć do końca kwietnia. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone od czerwca. My jesteśmy w stanie tutaj im pomóc w tym zakresie. Mamy przygotowany sprzęt informatyczny i będziemy pomagać, żeby złożyli te wnioski tutaj u nas. A u nas, czyli w budynku pasywnym, w poniedziałki i środy w godzinach 8-15. Do tego pracownicy ZUS 14 kwietnia, czyli w czwartek między godziną 8 a 14, w budynku przy 11 listopada 3 również pomogą w wypełnianiu wniosków. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 42 27 00 363. Kamizelki kuloodporne, leki, opatrunki, ale też ubrania i buty wiosenne. Pomoc oferowana przez Aleksandrów dla Ukraińców, zarówno tych walczących o swój kraj, jak i tych, którzy znaleźli schronienie na terenie naszej gminy, jest obecnie bardzo ukierunkowana. Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy i wielkich serc wielu osób, bez ogromnej i bezinteresownej hojności aleksandrowian. Potrzeb jest wciąż wiele. Proszę zobaczyć. Dziś jeszcze w Aleksandrowie. Niebawem będą jednak ratować życie ukraińskich żołnierzy. To trudny do zdobycia dar od aleksandrowian. Udało nam się zakupić dość deficytowy towar. Kamizelki kuloodporne klasy czwartej, czyli takie zatrzymujące już pociski z broni automatycznej. 25 sztuk takich kamizelek pojedzie w najbliższym transporcie do Nowowołyńska. Razem z bardzo dużą ilością lekarstw, medykamentów, opatrunków, czyli wszystkiego tego, co potrzebne jest na froncie. A potrzeb jest wiele. W organizowaniu konkretnej, celowanej pomocy, o którą proszą Ukraińcy, pomaga kto może. Mieszkańcy Aleksandrowa, firmy, instytucje, stowarzyszenia, a także urzędnicy i władze gminy, które wzięły na siebie koordynację wszystkich działań. Tiry i autokary z pomocą humanitarną docierają do Aleksandrowa również z zagranicy.
Niezwykle ważne i przydatne są również pieniądze przekazywane przez aleksandrowian oraz lokalne firmy na specjalną zbiórkę zorganizowaną przez Aleksandrowskie Forum Społeczne. Jesteśmy bardzo zobowiązani, że zarówno mieszkańcy, jak i firmy i różnego rodzaju instytucje zechciały nas wspierać finansowo i dzięki temu realizowane są konwoje na Ukrainę, ale przede wszystkim realizowane jest od samego początku wsparcie dla kobiet z dziećmi, które przebywają na terenie Aleksandrowa. Uczestniczyliśmy w dużej części w zakupie żywności w ramach tych pierwszych potrzeb, lekarstw, tudzież wyposażenia mieszkań, wersalek, szafek, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Mogliśmy to realizować dzięki właśnie tym wpłatom. Fundusze ze zbiórki AFS-u będą pomocne także przy wymianie zimowej odzieży i butów, w jakich przyjechali do nas Ukraińcy, na lżejszą wiosenną garderobę. Każde takie zapotrzebowanie jest realizowane czy bezpośrednio przez AFS, czy poprzez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Reagujemy cały czas interwencyjnie, dlatego że nie spływają jeszcze środki tak zwane rządowe. Opieka i zapewnienie niezbędnych potrzeb naszym gościom od początku wojny spoczywają na barkach zwykłych Polaków i samorządów. Radzimy sobie dobrze, czego dowodem są choćby działania podejmowane przez Aleksandrów. Przede wszystkim dzięki ogromnemu wsparciu mieszkańców. Dzięki tej zbiórce Aleksandrowskiego Forum Społecznego udało się zebrać dość dużą kwotę na koncie, co pozwala na bardziej takie właśnie odważne zakupy. No, nie oszukujmy się, sprzętu, który ratuje życie. To namacalny dowód na to, jak potrzebne jest to wsparcie. Niezliczone dary, przekazywane od pierwszego dnia wojny i ponad 300 tysięcy złotych, zebranych na pomoc Ukrainie przez Aleksandrowskie Forum Społeczne. Te leki o łącznej wartości już teraz blisko 50 tysięcy złotych pojadą w najbliższym transporcie do Nowowołyńska. Mamy tutaj zestawy lekarstw, które są niezbędne wręcz na froncie. Mamy środki opatrunkowe, środki uśmierzające ból, leki przeciwdrgawkowe, antybiotyki, mamy też insulinę, bo nie zapomnijmy, że jest deficyt tego typu towarów, tam gdzie ludzie walczą. Również środki finansowe są przeznaczane na lekarstwa, na takie bardziej specjalistyczne leczenie, bo nie wszystko jesteśmy już w stanie otrzymać z tak zwanych darów, czy dobrego serca, czy usług świadczonych przez naszych mieszkańców. Choć ta pomoc nadal jest potrzebna, magazyn z darami niemal opustoszał. Wciąż potrzebne są m.in. szczoteczki i pasty do zębów, środki do kąpieli dla dzieci i dorosłych, środki do higieny intymnej dla kobiet, podpaski, waciki kosmetyczne, leki. Zarówno te przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, jak i przeciwbólowe czy na katar. Potrzebne są proszki do prania, poduszki i kołdry. Te dary przez całą dobę można przekazywać w siedzibie OSP Aleksandrów Łódzki przy ulicy 11 listopada 9. Wciąż można też wpłacać datki na widoczny na ekranie numer rachunku. Nie ma większego znaczenia, czy to jest większa kwota, czy mniejsza, bo za każdą jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Kilka firm zechciało też wesprzeć tą zbiórkę. Nic nie zapowiada na razie szybkiego zakończenia działań zbrojnych. Rosyjscy bandyci, choć nie radzą sobie z ukraińską armią, coraz brutalniej traktują ludność cywilną, dopuszczając się zbrodni wojennych, niszcząc szpitale i domy, niszcząc całe miasta i wsie. Obowiązkiem cywilizowanego świata jest zaopiekowanie się ludźmi uciekającymi przed wojną i pomoc tym, którzy zbrojnie stawiają czoła putinowskim mordercom. Ten trudny egzamin z człowieczeństwa w Aleksandrowie zdajemy wzorowo od pierwszych dni wojny. Oksana Ożyrko z Lwowa przyjechała do Aleksandrowa z grupą pierwszych uchodźców, którzy uciekali przed wojną. W naszej gminie znalazła swój drugi dom i opiekę. Dzisiaj sama pomaga kobietom z Ukrainy w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości. Szuka im pracy, wypełnia dokumenty, kieruje na lekcje języka polskiego.
Oksana to dzisiejszy gość rozmowy tygodnia, na którą zapraszam w imieniu Krystyny Budasowy. Dla wielu osób Aleksandrów stał drugim domem i bardzo przyjemnie ich tutaj przyjmują ludzie i dbają i wspierają i martwią się o tych kobietach, o tych dzieciakach i prawie w każdej rodzinie, bo z tego co widzę, to każdy wspiera ukraińskich pań jak tylko może. To serwis telewizji Aleksandrów, czas na kolejne tematy. Rozpoczął się sezon wypalania traw. Nie pomagają prośby, apele ani kary. Ta niebezpieczna, nieekologiczna i zabójcza praktyka wciąż ma wielu zwolenników. Wypalanie traw jest jednak niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody. Wbrew powszechnej opinii nie użyźnia też gleby. Warto dodać, że wypalającym trawy grożą kary aresztu, nagany lub wielotysięczne grzywdy. A gdy w wyniku takiego działania pojawi się zagrożenie dla mienia i życia, podpalacz może trafić nawet na wiele lat do więzienia. To jak walka z wiatrakami. Każdego roku, gdy rozpoczyna się sezon wypalania traw, strażacy mają pełne ręce roboty, gasząc płonące nieużytki, lasy i zabudowania. Bo gdy ogień wymknie się spod kontroli, o co nie trudno, nie opanujemy go sami. Wystarczy chwila nieuwagi, podmuch wiatru, by stracić kontrolę nad żywiołem. W minionych latach polscy strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków średnio co 9 minut. W tym sezonie takich wyjazdów tylko na terenie naszej gminy też było już wiele. Ostatni kilka dni temu. Właściciel pewnej posesji wypalał sobie trawy, jakieś gałęzie, no ale wpadł na złoty pomysł, żeby wypalić również śmieci, papę, gąty. Zaczął wiać mocny wiatr, zajął mu się całe podwórko i pan nie widział problemu. Pan, który wypalał te śmieci i trawy, no oczywiście był zabezpieczony wiaderkiem z wodą. No to co mogłoby się tak naprawdę złego wydarzyć, przecież miał wiaderko z wodą. Nie, no nie ugasił tego wiaderkiem, no to jakby za bardzo się rozprzestrzeniły i gdyby nie interwencja naszych chłopaków, no to mogłoby się to dalej jeszcze rozwinąć i naprawdę byłby problem. Wypalając trawy i nieużytki nie użyźniamy gleby. To mit. No tak, nie użyźnia się w ten sposób, a dodatkowo niszczymy całe ekosystemy. Cierpią tym zwierzęta, które chowają się w tych trawach. Ilekroć dochodziło do jakichś większych pożarów na większych przestrzeniach, to zwierzaki nie miały po prostu gdzie uciec i płonęły w tych trawach. Strażacy mówią o tym od lat. Tu sam pan redaktor widział, jak wchodziliśmy, jakie piękne dwa bażanty tutaj leciały, tak? No i teraz w takiej wysokiej trawie, no to nawet ten bażant też nie ma możliwości poderwania się. Podejrzewam, że jakbyśmy tutaj pochodzili po tym terenie, po tym lesie, poszukali, to jeszcze byśmy znaleźli jakieś tam padnięte, nie wiem, gady, płazy czy jakieś inne zwierzątka. Pojechaliśmy, to niestety, ale znaleźliśmy na miejscu spalonego zaskrońca plus dwie kaczki. To jest chwila, moment przy takim otwartym terenie. Dobrze zawieje wiatr, to jest wysokie, to się bardzo ładnie przenosi, jak to się mówi, tak? Ogień idzie wierzchołkowo, górą to się wszystko wypala, no to są sekundy. A to zdjęcia z pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jego przyczyną było nielegalne wypalanie traw. Akcja gaśnicza trwała tydzień. Spłonęło ponad 5 hektarów łąk i trzcinowisk. Zginęły zwierzęta. A wypalanie traw jest przecież nielegalne. Grożą za to wysokie kary finansowe i więzienie. Za takie działanie można również stracić dopłaty. Proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez agencję. Respektowanie zakazu wypalania jest jednym z warunków, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zauważam, że no z roku na rok jest ten sam problem i kampanie społeczne, kampanie informacyjne tutaj nic nie dają. Nawet mandaty, które są dość wysokie, bo wypalanie traw jest zabronione. Wypalanie nieużytków rolnych, pozostałości roślinnych również. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby ludziom uzmysłowić, że tak naprawdę robią sami sobie krzywdę. Dziwi nas to, bo no, mamy szansę oddać to wszystko do punktów odbioru i legalnie to załatwić, zamiast wypalać i stwarzać dodatkowe zagrożenia. Kilka dni gorszej pogody nie sprawiło, że dziś wypalanie traw czy nieużytków nie stworzyłoby zagrożenia. Nadal jest bardzo sucho. Tak, mamy suszę, deszcz nie padał już chyba ponad miesiąc, taki solidny deszcz. Dzisiaj troszeczkę pomrzyło, no ale jakby to nadal, jak to mówimy, skropla w morzu potrzeb. I rzeczywiście no jest sucho, jeśli nadal nie spadnie deszcz w najbliższych dniach, no to zagrożenie pożarowe będzie się tylko wzmagać i rosnąć.
Od początku roku 2022 polscy strażacy już ponad 10 tysięcy razy wyjeżdżali do pożarów łąk, traw i nieużytków. W tych pożarach śmierć poniosły nie tylko zwierzęta. Zginęło również 8 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji w Urzędzie Miejskim gościli uczniowie szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Rudzie Bugaj. W drugą stronę, do placówki wybrała się natomiast nasza redakcja, by przypomnieć, że to szkoła, która daje nie tylko wiedzę, ale też wiele radości i miłości. Wszyscy jesteśmy równi. To uczniowie szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Rudzie Bugaj. Odwiedzili Urząd Miejski, by przypomnieć, że 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Promujemy tolerancję oraz to, że tacy ludzie też są wokół nas i że no po prostu warto o nich pamiętać, że oni są tacy jak my. To bardzo mądre słowa, o których trzeba pamiętać. Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym. Pierwsze objawy ujawniają się już na etapie okresu dziecięcego i trwają tak naprawdę do końca życia. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywa akceptacja. Tolerancja jest ważna, ponieważ każdy człowiek powinien mieć takie same prawa i być tak samo szanowanym. Są to osoby, które nie zawsze zachowują się społecznie tak jakby byśmy tego chcieli i tak jakbyśmy oczekiwali. Chcielibyśmy propagować to, żeby dla wszystkich była tolerancja. Uczniowie odwiedzili Urząd Miejski, a my odwiedziliśmy szkołę w Rudzie Bugaj. Placówkę niezwykle tolerancyjną, z uczniami i nauczycielami o dobrych sercach. Integracja w szkole funkcjonuje już od 20 lat. Bo w 2002 roku zostały pierwsze oddziały tutaj utworzone. Na ten moment mamy 13 oddziałów w szkole, z czego 12 mają status oddziałów integracyjnych, co powoduje, że w każdym z tych oddziałów uczą się dzieci niepełnosprawne. Klasy integracyjne mają bardzo ważne zadanie. Przede wszystkim uświadamiają, że każdy bez względu na wiek, płeć czy problemy zdrowotne powinien być akceptowany. Na ten moment 48 uczniów naszej szkoły to są uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli jakby mają potwierdzone formalnie różnego rodzaju niepełnosprawności. Dyrektor placówki zauważyła, że w ciągu ostatnich lat nastąpiły pewne zmiany związane właśnie z rodzajem niepełnosprawności. Zdecydowanie przeważały niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Obecnie taka największa liczba to są dzieci, które mają zdiagnozowaną afazję albo dzieci, które mają zdiagnozowany autyzm lub zespół Aspergera. I to jest jakby, to są te główne niepełnosprawności dominujące w naszej szkole. Organizacja szkoły wygląda troszkę inaczej. Właściwie na 80% zajęć tych dwóch nauczycieli jest. Ten drugi nauczyciel to jest taki nauczyciel, gdzie nazwa taka formalna, to jest nauczyciel odpowiadający za współorganizowanie kształcenia i wychowania ucznia niepełnosprawnego. Szkoła znalazła się wśród nominowanych do nagrody imienia Janusza Korczaka, patrona placówki. Jest to akcja filmowana przez pana Marka Michalaka, byłego rzecznika praw dziecka, gdzie ocenia się, w jaki sposób praktyczny, ale też żywy realizowane są idee Janusza Korczaka dotyczące postępów i postaw wobec dzieci. I to, że my się znaleźliśmy wśród nominowanych wielu instytucji i placówek, instytucji takich jak, nie wiem, Fundacja Chronimy Dzieci albo Cała Polska Czyta Dzieciom, świadczy o tym, że rzeczywiście wysoko zostały oceniane nasze działania, które tutaj podejmujemy systemowo od wielu lat. Warto zaznaczyć, że szkoła w Rudzie Bugaj jest szkołą na medal, a uśmiech dzieci daje nauczycielom motywację do pracy. W serwisie informacyjnym Telewizji Aleksandrów teraz czas na przedstawienie Państwu niezwykłej artystki. Pasją Nadii, 11-latki z autyzmem, jest malarstwo. Nadia nie mówi, jest wrażliwa na dźwięki i zamknięta w sobie. Najchętniej spędzałaby czas tylko w swoim pokoju, na co na szczęście nie pozwolili jej rodzice. Zapraszam na spotkanie z niezwykłą nastolatką. To sztuka nowoczesna. Za taki obraz trzeba zapłacić sporo. Za ten wystarczy buziak i już można wieszać na ścianie. To dzieła 11-letniej Nadii, której pasję odkryła mama. Kupiliśmy właśnie te podobrazia, farby, pędzle. I tak się w sumie zaczęło, tak? Właśnie ten pierwszy obraz.
Mówię, super, więc daliśmy jej wolną rękę. Nie przypuszczałam, że w ogóle to można by było wystawić i ktoś by mógł się bardziej tym zachwycać niż my jako rodzice. Ale tak, u nas te obrazy wiszą na ścianie, więc może też i to ją bardziej motywowało, żeby jednak koniec daje obraz i on gdzieś zaraz zawiśnie, więc jeszcze po rodzinie oczywiście są rozdawane. Nadia uczęszcza do szkoły specjalnej przy Franciszkańskiej. Jej dzieła można podziwiać na szkolnym korytarzu. Jest ulubienicą nauczycieli. Zawsze chętnie włącza się w inicjatywy podejmowane podczas zajęć. To tu się otworzyła, to tu rozwija swoje zainteresowania i pasje. Naprawdę wspaniała. Wszystkie dzieci są wspaniałe, wszystkie. A naszym sukcesem właśnie, że idzie do tych dzieci, bawi się z nimi, nie boi się ich. Choć Nadia nie mówi, rozumie wszystko. Jej ustami stały się rysunki wyrażające uczucia. Super! Ja ją traktuję jak normalne dziecko. Jedyna różnica jest taka, komunikat krótki i jeden. I to wszystko. To jest tylko naprawdę. O cokolwiek nie poproszę, przynieś kredki, rozdaj dzieciom kleje. Jest naprawdę doskonałym przykładem, gdzie ona jest cicha, skromna, taka ukryta. Proszę bardzo, jak pięknie się otworzyła. Nadia jest dzieckiem autystycznym. Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju. To znaczy, że cała ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest inna od standardowej. Mówiąc innymi słowami, autyzm oznacza, że mózg pracuje w niestandardowy sposób. To bardzo widać dużą różnicę. Komunikatywność jest dużo większa, otwartość na inne dzieci. To jest bardzo duży progres, jeżeli chodzi o to. No a sama Nadia, no to jest bardzo spokojna, bardzo taka milutka i sympatyczna. Z tego co wiem, wszyscy raczej ją lubią w szkole, więc to też jest fajny plus. Znajduje siebie, odnajduje w tym i tworzy i stara się jak najbardziej dążyć do perfekcji w tym, co robi. Jest to zauważalne i ciągle poprawia to, co jest do poprawienia, co uważa, że jest do polepszenia i do zrobienia na plus. Jest całym światem dla swoich rodziców. Nie tak miała wyglądać przyszłość tej rodziny, ale z niepełnosprawnością już jakiś czas temu sobie poradzili. Do tego znaleźli pasję. Farby wyjmuje kiedy chce, jakie chce i maluje co chce. Pierwszy wernisaż małej artystki mamy już za sobą. Trzymamy kciuki i czekamy na kolejne dzieła. Ten był pierwszy, tak? Pozwala wypowiedzieć się, bo często mamy dzieci takie, które nie potrafią mówić, jako mówić, ale potrafią przekazać z siebie, właśnie co w duszy gra, tak jak pani pięknie powiedziała, czy to właśnie w ruchu, w tańcu, w śpiewie, właśnie w działaniach artystycznych. I tych działań artystycznych mamy tutaj sporo. Wielokrotnie sztuka pozwala otworzyć się emocjonalnie, stąd wśród uczniów placówki przy Franciszkańskiej tak wielu artystów. Ich dzieła są ich ustami. Technik plastycznych jest cała masa, dlatego każdy uczeń znajdzie swoją ulubioną. My robiliśmy paseczki, przykleiliśmy. Niekiedy właśnie w szkole specjalnej odkrywany jest ukryty talent, a umiejętności przewyższają niejednego z nas. To moi koledzy robili. Minął czas na składanie projektów do Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczął się więc kolejny etap. W czwartek zebrał się zespół konsultacyjny, by zapoznać się z propozycjami mieszkańców. 10 maja rozpocznie się natomiast głosowanie, a do wykorzystania jest 1 200 000 zł. Budżet obywatelski polega na tym, żeby część środków, które są z gminy, przeznaczyć dla projektów, które będą korzystali mieszkańcy. To są pieniądze z gminy przeznaczone na rozbudowę miasta. Trochę wybudowali, ale mam nadzieję, że lepsze drogi będą. Co tutaj można jeszcze zrobić, bo już dużo zrobione jest. Gmina Aleksandrów Łódzki w ostatnich 2 dekadach znacznie się zmieniła. Od kilku lat władze Aleksandrowa korzystają z pomysłów mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Nie tak dawno zakończyło się składanie projektów. W czwartek zebrał się zespół konsultacyjny i przeanalizował 59 pomysłów mieszkańców. No, niewiele projektów zostało odrzuconych. Najczęściej takim kryterium, które decydowało o odrzuceniu, był brak ogólnodostępności. To jest bardzo istotny element, który wynika z przepisów prawa i z zasad, które rządzą się budżetem obywatelskim. Każdy projekt został merytorycznie oceniony. To nie było łatwe zadanie. Pod względem zarówno wykonalności takiej finansowej, zarówno pod względem wymaganych proceduralnie załączników do tych wniosków, czy też takiej, że tak powiem, wyceny, jeśli chodzi o wartość tych projektów, bo to jest jakby kluczowa sprawa, szczególnie jeśli chodzi o projekty inwestycyjne. Zwycięskie projekty w ramach tegorocznego głosowania zostaną zrealizowane w 2023 roku. Koszty inwestycyjne
inwestycji mogą jednak ulec zmianie. Mogą się w tych kwotach zaproponowanych, czyli przypominam, dla projektu miękkiego 50 tysięcy, czy coś dla projektu inwestycyjnego 200, nie zmieścić. No i wtedy będzie trzeba zdecydować, czy już no, to jest na tyle ważny dla naszej społeczności projekt, że będziemy wtedy na przykład te 200 tysięcy musieli zwiększać już w ramach tego normalnego budżetu gminy. Samo złożenie projektu musiało wykazać się kreatywnością. Są projekty takie, które dominują, to znaczy z zakresu bezpieczeństwa, projekty też drogowe, w infrastrukturę przede wszystkim, a jednocześnie jest dużo pomysłowości, naprawdę takiej kreatywności mieszkańców w zakresie różnego rodzaju imprez, różnego rodzaju aktywności sportowej, rekreacji, ale też kulturalnej. Coraz więcej tych pomysłów takich wykraczających poza pewne sztampy. Organizacja budżetu obywatelskiego od lat spotyka się z dużym zainteresowaniem. Bo jest to takie odzwierciedlenie potrzeb społecznych, tego co my radni czy urząd gminy powinien robić na danym terenie czy w całej gminie. To jest takie odzwierciedlenie tego, co jest potrzebne po prostu. Podobnego zdania jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Coraz więcej przybywa tych wniosków. No ja się cieszę osobiście, że dzięki temu budżetowi MOSiR mógł wykonać dwie inwestycje, mam nadzieję też na trzecią. A jakie wnioski? No pewnie trzeba będzie się pochylić nad regulaminem, bo są pewne zastrzeżenia. Jak to w życiu bywa, dzięki praktycznym działaniom można wyciągać wnioski. A teraz zespół konsultacyjny przystąpi do kolejnych prac. Także teraz w najbliższych dniach z tych 59 wniosków zostaną wyłonione te, które bezpośrednio trafią już na listę projektów do głosowania, a z pozostałymi, z tymi, które wymagają doprecyzowania, będziemy się kontaktować z projektodawcami i sugerować tam, gdzie to możliwe, tego typu zmiany, które pozwolą na to, by ten projekt wszedł pod głosowanie, pod obrady. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane projekty rozpocznie się 10 maja, a nasi mieszkańcy mają wiele pomysłów. Ja bym przeznaczył budżet na przeróżne boiska, do piłki nożnej, czy też do kosza, a nawet do siatkówki. Ja uważam, że na MOSiRze w Aleksandrowie powinien się znaleźć basen otwarty, z którego mogliby korzystać mieszkańcy w wakacje. Ja myślę, że można by było naprawić drogi u nas w Aleksandrowie oraz zbudować rondo w końcu na skrzyżowaniu Pabianicka-Konstantynowska, ponieważ wyjazd jest bardzo ciężki w godzinach szczytu i nawet się stoi po 20 minut. Nie wszystkie pomysły mieszkańców da się zrealizować w ramach aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego. Ale pamiętajmy, że 1 200 000 zł to tylko część rocznego budżetu gminy i możemy liczyć na inne inwestycje. Niedziela, 10 kwietnia. Proszę zabukować tę datę w swoich kalendarzach, bo będzie to świetna okazja dla wszystkich, którzy chcieliby o siebie zadbać, ale nie bardzo wiedzą jak. Dzień Zdrowia i Urody po dwuletniej przerwie wraca do Aleksandrowa Łódzkiego. Szkoła podstawowa nr 3 zamieni się w profesjonalne spa, w którym będzie można nie tylko oddać się w ręce masażystów, skorzystać z refleksoterapii czy skosztować zdrowej diety. Będzie można też zrobić profesjonalny makijaż, zadbać o paznokcie, sprawdzić swój słuch i wykonać mammograficzne badanie piersi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a co najważniejsze, wszystkie są bezpłatne. Uroda, zdrowie i moda to coś, co panie lubią najbardziej. Już w najbliższą niedzielę będą mogły dać upust swoim upodobaniom, bo po dwuletniej przerwie do Aleksandrowa wraca Dzień Zdrowia i Urody. Spragnionych nowinek kosmetycznych, zdrowych diet, lekarskich porad i artystycznych doznań zapraszamy do szkoły podstawowej nr 3, która tego dnia zamieni się w swoiste spa. Na gości czekać będzie mnóstwo atrakcji. Będzie można spotkać się między innymi z refleksoterapeutą, fizjoterapeutą. Będą też przeprowadzane bezpłatne badania słuchu. Będzie można skorzystać z badań mammograficznych.
To oczywiście nie wszystko. Będzie degustacja zdrowych przekąsek i świeżo wyciskanych soków. Nadwagą zajmą się profesjonalni dietetycy. Dla spragnionych wiosennych kreacji na wiosnę czekać będzie kolejna edycja szafingu i fantastyczny pokaz mody dla seniorów. Będą dwa wyjścia. Będą to płaszcze i sukienki wiosenne firmy Vitessi. Reżyseruje cały pokaz Hanna Piekarska z moim udziałem. Seniorzy już od ponad miesiąca przygotowują się do tego pokazu, są pełni werwy, energii, będą mieć piękne makijaże i fryzury, także myślę, że pokaz będzie wspaniały i Państwo będziecie zadowoleni. Trzymajcie kciuki, bijcie brawa, liczymy bardzo na Was. Wszystkich zaprosić na szafing, niektórzy mówią ciuchobazar. Zgłosiło się do nas 15 wystawców. Co Państwo przygotują, trudno powiedzieć. Myślę, że nas jak zwykle zaskoczą i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak co roku na szafingu można zawsze było kupić torebki, rzeczy, zabawki, gry. Myślę, że i tym razem również. Dzień zdrowia i urody ma swoją historię. Miał być chwilą, którą zabiegane i zapracowane kobiety miały mieć tylko dla siebie. Ten dobry pomysł należy do Ilonki Rafalskiej, świętej pamięci naszej koleżanki, która to właśnie ona zainicjowała tą akcję Dzień Zdrowia i Urody, organizowanej od wielu lat w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. Ostatnia edycja z Ilonką Rafalską była w 2018 roku. W 2019 roku było pierwsze nasze spotkanie, już niestety bez Ilonki Rafalskiej, ale kontynuowaliśmy to i duch naszej koleżanki był tam wszechobecny. Później dwa lata tak zwanej posuchy i teraz z radością mogę Państwa zaprosić na kolejną już edycję Dzień Zdrowia i Urody Ilony Rafalskiej w najbliższą niedzielę w Sportowej Trójce. Jak zawsze będzie wiele różnych atrakcji, bardzo dużo rzeczy dla kobiet. Panie będą mogły się więc upiększać, przebadać, zadbać o dobre samopoczucie. Gwiazdą popołudniowego eventu będzie Alicja Majewska, która wystąpi w niedzielę w towarzystwie Włodzimierza Korcza. Wejściówki na koncert w cenie 20 zł do pobrania w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego. Zebrana kwota zasili konto pomocy uchodźcom z Ukrainy. Pozostałe atrakcje Dnia Zdrowia i Urody są jak zawsze za darmo. Na wszystkie serdecznie Państwa zapraszamy. W Aleksandrowie jeszcze łatwiej będzie być eko. W mieście pojawił się bowiem kolejny specjalistyczny pojemnik do zbierania małych elektroodpadów, takich jak zużyte baterie, żarówki, telefony komórkowe czy płyty CD. To już trzecie takie urządzenie w naszym mieście. Jak działa i gdzie szukać nowego miejskiego punktu elektroodpadów? Wszystkiego dowiedzą się Państwo już teraz. Segregowanie odpadów to rzecz niezwykle ważna, to nasz obowiązek, ale co ważne, w Aleksandrowie takie segregowanie odpadów to wcale nie musi być tor przeszkód. Każdy z Państwa, kto posiada na przykład elektroodpady, takie jak choćby baterie, stary telefon czy płyty CD, może przyjść i wrzucić je do takiego punktu. Punktu elektroodpadów. No i co tu mamy? Mamy baterie, proszę bardzo, dwie tuby. Jedna bateryjka, druga bateryjka. I tak do skutku wyrzucamy wszystkie nasze elektroodpady, również te, którymi będąc fajtłapą nie trafiliśmy do odpowiedniej tuby. A jak to wszystko działa, opowie nam specjalistka z tej branży. Zapraszam. Cóż to za urządzenie? Miejski punkt elektroodpadów. Jest to już trzeci punkt znajdujący się na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Dotychczas mieliśmy MP przy Alei Wyzwolenia, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 4. I przy ulicy Legionowej pomiędzy numerem 3 a 5. Wrzucamy tylko te najmniejsze elektroodpady, tak? Tak, on jest przeznaczony pod drobne elektroodpady. Te większe wywozimy gdzie? Do punktu selektywnego zbierania odpadów. Taki punkt mieści się w Aleksandrowie, na końcu ulicy Chopina. Router, dekoder i bateryjki. Proszę bardzo, tak. Na Ciebie bateryjki. Tylko niestety router się nam nie zmieści. Czyli taki router, to już żeby podać Państwu przykład, wywozimy do Przoku. Tak jest. Albo korzystamy z wystawy, które odbywają się co parę miesięcy bezpośrednio sprzed nieruchomości jest odbiór. No tak, bo widzimy tu bardzo dokładnie, że takie już tej wielkości urządzenie niestety do żadnej tuby
nam się, choćbyśmy bardzo chcieli i kombinowali, nie zmieści. Tak, ale też bierzmy pod uwagę, że każda tuba jest podpisana. I pomimo, że na przykład dany odpad zmieściłby się nam do otworu dla żarówki, to prosimy tutaj wrzucać tylko i wyłącznie żarówki. Wrzucanie do zwykłych śmietników jest karane, więc to przede wszystkim prosimy tego nie robić. Dlatego staramy się tutaj wychodzić naprzeciw tutaj trudnościom, jakie stawia segregacja odpadów i stawiamy tego rodzaju punkty. Natomiast szczególne tutaj tuby pomagają, bo przede wszystkim każdy z tych odpadów jest kwalifikowany pod innym numerem kodu. Więc żarówki trafiają bezpośrednio do żarówek, baterie razem z akumulatorami to jest oddzielna grupa odpadów, podobnie jak telefony i drobna elektronika. Na ten moment MPE opróżniane jest przez pracowników Referatu Gospodarki Odpadami. Tutaj najpierw przechodzą taką wstępną segregację i następnie przekazujemy do firmy wywozowej. Czy masz jakimś przypadkiem całkowitym ze sobą kluczyk, zupełnie aby pokazać, tak. Zupełnie jak to przypadkiem wygląda w środku? No i mamy, proszę bardzo, stare telefony, ładowarki, latarka nawet. Czy latarka powinna znaleźć się tu, tak, gdzie telefon komórkowy? Tak. Tak, jako drobna elektronika. A bardzo dobrze, bo ja nosiłam na wyzwolenie. Aha, o, super. Segreguje pani i korzysta już od dawna z tego urządzenia. Tak, no tu nie, to dopiero teraz niedawno jest. Jestem zadowolona. Fajnie, że to powstało, ale żeby tak wszyscy segregowali. Żeby tak wszyscy segregowali, powiedziała pani, no i to bardzo istotne i do państwa apelujemy o tę segregację odpadów, tych elektroodpadów również. W ubiegłym roku zebraliśmy ponad 1600 kg z tych dwóch dostępnych punktów. 1600 kg? Tak, z czego 860 stanowiły baterie. Zawsze przy tego typu inwestycjach pojawia się pytanie o pieniądze. Czy to drogi sprzęt? Koszt zakupu jednego punktu w ubiegłym roku to było w granicach 20 tysięcy złotych. W tym roku planujemy postawić jeszcze minimum dwa tego rodzaju punkty. Mamy już wstępną zgodę spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ to na ich terenie. Planujemy na terenie osiedla Sikorskiego i osiedla Bratoszewskiego. Na razie, tak jak powiedziałaś, na terenie miasta mamy już trzy. W tym momencie planowane są kolejne. A co z terenem gminy, z terenami wiejskimi? Wytypowałam dwa miejsca. Mam nadzieję, że jeżeli w tym roku by się nie udało, to że w przyszłym roku dostaniemy oczywiście zgodę ze strony kierownictwa urzędu. I pierwszą propozycją byłby Rąbień, okolicy ulicy Pańskiej, ulicy Bocznej, niedaleko przychodni. I druga propozycja to Bełdów przy szkole podstawowej. Najbardziej zdrożało co? No to chyba paliwo, nie? Dziś o cenach inflacji na aleksandrowskim rynku. Jak pani widzi podwyżki cenowe i czy aż tak faktycznie ceny poszły do góry? Ceny poszły do góry znacznie, odbija się to i na sklepie, i na klientach. Znaczna część osób kupuje po prostu mniej albo nie kupuje pewnych produktów. Podwyżki czuć na każdym kroku, nawet pośród ryb. Jak pana zdaniem inflacja wpłynęła na ceny? Ceny uległy zmianie, ceny po prostu wzrosły. Nie to, że obniżyły się, tylko że wzrosły. Zdrożało najbardziej. No trudno powiedzieć, że na przykład mogę podać przykład prostego łososia surowego, którego sprzedawaliśmy w granicach 90 zł kilogram fileta, a na tą chwilę jest 120. W ogrodnictwie ziarenko inflacji zaczęło rozkwitać. Jak zmieniły się ceny takich produktów ogrodniczych? Produktów ogrodniczych zmieniły się o tyle, że tak 20-30% ceny poszły w górę na nasionach. Ja mam wszystkie nasiona ekologicznie zaprawiane, także przez to też są troszeczkę droższe. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to się lepiej sprzedają takie, tym bardziej, że ja już tutaj jestem od 28 lat, także mam już klientów takich wypróbowanych, którzy mają już jakąś tam wyrobioną opinię na ten temat. I no na razie na sprzedaż jako taką nie narzekam. Jak pan widzi wzrost cenowy? No widzę około 20% wzrostu, mniej więcej na każdym artykule. Zresztą tak jak paliwo poszło 25% prawie do góry, tak i wszystko dookoła. Co pańskim zdaniem najbardziej zdrożało? Najbardziej zdrożało co? No to chyba paliwo, nie? Jak widzi pani podwyżki cenowe i czy ceny aż tak bardzo urosły do góry? Wie pan co, zależy jakich artykułów. Jako tako, na przykład jabłka, od 3 lat cena się nie zmieniła. W dalszym ciągu utrzymujemy cenę taka, jaka była. No ale wiadomo, to nie od razu. Cena prądu, jaka jest i utrzymanie w chłodni.
na pewno będą wyższe. Jak pan myśli, czy ceny będą się utrzymywać, czy jednak się jeszcze zmienią? Na pewno pójdą w górę. W tą stronę idzie, tak? Pójdą w górę. Importowane rzeczy, powiem szczerze, poszły w górę. I to spora, bo na samej przykładowej cukinii, kiedy można było niedawno kupić 11 zł za kilogram, w tej chwili 14-15, ale za to jajka. Jajka w tej chwili to jest, co się jedzie, to dostawa jest droższa. Miejmy nadzieję, że ceny zaczną wracać do normy i zakupy będą jeszcze przyjemniejsze. W serwisie informacyjnym telewizji Aleksandrów teraz czas na sport. W najbliższą sobotę piłkarze Sokoła Aleksandrów rozegrają wyjazdowy mecz z Unią Skierniewice. Natomiast w miniony wtorek mierzyli się na własnym boisku z Wisłą Szczuczyn i wygrali 1-0. Zapraszam teraz na skrót tego spotkania. Rozegrali to piłkarze Sokoła Lis. To środkowanie w pole karne, będzie okazja na to, aby strzelić pierwszego gola, ależ to było zamieszanie. Woźniczak na prawą stronę, świetne podanie, Zagórski uderza, ale nieczysto. Toczyły się zupełnie inaczej, dwie bramki, dwa gole z rzutu wolnego i w konsekwencji Sokół Aleksandrów wrócił do domu z zerowym dorobkiem punktowym, a teraz robi się groźnie, ale tutaj bardzo dobrze broni Kowalski. Sokół Aleksandrów. I mamy rzut karny dla Sokoła Aleksandrów. Faulowany tutaj był Bartłomiej Maćczak. Mateusz Lis. Lis i 1-0 dla Sokoła Aleksandrów. Świetnie to wykorzystał. Jeden z najbardziej wyróżniających się w tym sezonie zawodników. Pawlaka. Pawlak już się rozpędza. Pawlak, jest Maćczak. Maćczak, zagranie. I tutaj świetnie. Pawlak. Ależ było groźny strzał tutaj. Pawlak, bardzo dobre podanie do Lisa. Lis do Jończyka. Jończyk, jeszcze Jończyk. Troszkę za lekko w pole karne. Nie wiem, czy on tutaj decydował się na strzał. Natomiast jeżeli tak, to zdecydowanie wprost do Hubberta Gostomskiego. Teraz Kania. Kania. Maćczak! Dośrodkowanie w pole karne, ale tutaj piłkę pewnie złapał Jakub Kowalski. Podanie do Maćczaka. Maćczak na drugą stronę do Golańskiego. Golański! Wydawało się, że piłka wylądowała w bramce. Lisy, dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze Maćczak! Środkować w pole karne to Czydłowski. Golański z daleka, mocny strzał. Horoszkiewicz do Golańskiego. Golański, dobra piłka tutaj do Zagórskiego. Zagórski i broni to Hubert Gostomski. Jeszcze Golański. Golański próbował dobijać i mamy rzut rożny dla Sokoła Aleksandrów. Świetnie. Golański w pole karne, tutaj Gostomski. Teraz świetne zagranie w pole karne. Maćczak w pobliżu i jednak rozpoczynać będzie Hubert Gostomski. I Sokół Aleksandrów wygrywa z Wisłą Szczuczyn 1-0. Dokładnie tak, cieszymy się, zdobywamy dzisiaj 3 punkty. Generalnie po meczu, gdzie praktycznie od początku mieliśmy kontrolę nad całym przebiegiem spotkania, zabrakło trochę skuteczności, to na pewno musimy gdzieś tam w treningu poprawiać, ale sam sposób grania, sam sposób tworzenia sytuacji na plus i tak jak powiedziałem, najważniejsze są 3 punkty w tym meczu, także pozytywnie i cieszymy się bardzo. Oczywiście, no, tak jak już chyba w jednym z wcześniejszych wywiadów powiedziałem, że my wychodzimy w każdym meczu po zwycięstwo. Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy w to wierzyć i chcemy grać o te 3 punkty. Także robimy wszystko w tym mikrocyklu poprzedzającym mecz, żeby się do tego dobrze przygotować. A teraz zabieramy Was do szkoły podstawowej numer 1 w Aleksandrowie. Szkolna reprezentacja młodszych koszykarek placówki z bardzo dużym sukcesem zakończyła rozgrywki w ramach Igrzysk Dzieci. Zdobyła drugie miejsce w finale wojewódzkim. Dziewczynki pokonując po kolei, wygrywając w gminie, w powiecie i w półfinale, doszły do finału wojewódzkiego, który się odbył w Sieradzu. W Sieradzu wygrały też 2 mecze.
jeden z Kutnem, drugi z Tomaszowem, natomiast w finale przegrały z Łodzią i stąd jest to srebro, a nie złoto. To były niezapomniane emocje dla zawodniczek, które doceniają srebrny medal i dobrze wiedzą, że mają zgrany zespół. Wydaje mi się, że to jest super sukces. Pierwsze miejsce za rok wydaje mi się, że będzie nasze po prostu. A drugie miejsce to i tak jest bardzo duży sukces. No ogólnie to było bardzo fajnie. I też wszystkie dziewczyny pomagały wszystkim dziewczynom i po prostu no było zgranie po prostu. Świetnie spisała się drużyna nieco starszych koszykarek. Również wywalczyła wicemistrzostwo województwa. Tak naprawdę nasza reprezentacja szkolna to są dziewczęta z klas ósmych. One grały w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej. I po wielu sukcesach tutaj na poszczególnych etapach pokonały też wszystkie drużyny. Zdobyły mistrza powiatu, następnie mistrza w półfinałach. I zakończyły swoją karierę na drugim miejscu, czyli zdobyły srebrne medale w łasku kolumnie w finale wojewódzkim. Finał był niezwykle imponujący. Koszykarki były bliskie zdobycia złotego medalu. Mecz z Kutnem zakończył się remisem i w dogrywce reprezentantki szkoły numer 1 przegrały tylko 3 punktami. No emocje były na pewno duże, na pewno w tym ostatnim meczu to już w ogóle. No. Wszystkie żeśmy dopingowały i miałyśmy jeszcze jakąś nadzieję. Wicemistrzostwo województwa jest i tak dużym sukcesem. Zawodniczki swoją przygodę z koszykówką rozpoczęły pod okiem Joanny Gędziarskiej, nauczyciela szkoły. No, na początku właśnie pani Asia zachęciła nas tak, żebyśmy zaczęły chodzić na te SKS-y i tak. No i tak się rozwinęło. Potem zaczęliśmy trenować już w klubie WKS Basket Aleksandrów Łódzki. No i teraz tak nadal trenujemy. Koszykarki reprezentujące szkołę podstawową numer 1 grają na co dzień w UKS Basket Aleksandrów Łódzki. Basket Łodzi! I na dziś to już wszystkie przygotowane przez nas dla Państwa informacje, ale proszę koniecznie z Telewizją Aleksandrów pozostać, bo już teraz czas na rozmowę tygodnia, której gościem jest Oksana Żyrko z Lwowa, która przyjechała do Aleksandrowa uciekając przed wojną. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Krystyny Budasowej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, Krystyna Budasowa. Witam i zapraszam na rozmowę tygodnia. A moim gościem jest dzisiaj Oksana Ożyrko, Ukrainka, która przyjechała jednym z pierwszych transportów z Ukrainy tuż po rozpoczęciu działań wojennych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jeszcze tylko powiem na początek, że pani Oksana już pracuje i szuka pracy swoim rodaczkom. Ale zanim przejdziemy do tego, co robi i jak wygląda szukanie tej pracy, to porozmawiajmy, skąd pani tak świetnie zna język polski. Moja babcia była Polką, pradziadek był Polakiem i więc w jakiejś części też mam krew Polaków. Rozmawialiście Państwo po polsku? Nie miałam takiej możliwości fizycznej. Czyli dopiero tutaj? Bo babcia umarła, kiedy mamusia miała 12 lat. Czyli język był stracony, bo dziadek był Ukraińcem. Więc rozmawialiśmy w domu tylko językiem ukraińskim. Kto Panią uczył? Ja oddałam dziecko do polskiego przedszkola. Bo nie było miejsca w ukraińskim, niestety. I razem z córką wróciliśmy do języka ojczystego jakiś. I tak razem sobie, razem się uczyli. Teraz córka chodziła we Lwowie do polskiej szkoły. U nas to mówią dziesiątka, czyli pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. To jest szkoła, do której uczęszczają większej ilości dzieci Polaków, którzy pracują w konsulacie. I mamy takie mieszane klasy, czyli mieszkańcy Lwowa i dzieci z konsulatu. Wiemy, co robiły dzieci, a co pani robiła przed wojną?
Przed wojną prowadziłam z mężem działalność gospodarczą, ale niestety ten COVID nam biznes położył i trzeba było szukać innej pracy. A potem trzeba było szukać nowego domu. A potem mówiłam od razu, właśnie, tak. Mówiłam, że jednym z pierwszych transportów, bo była to już pani dwa dni po rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie. Ciężka to była decyzja, że... Bardzo ciężka. To było tak krok do przodu, nawet nie krok, a pół kroku do przodu, dwa do tyłu. Ale ja miałam świadomość tego, że jestem odpowiedzialna za życie swojej córki i że także mieliśmy informację, że Lwów będzie zbombardowany jednym z pierwszych miast, czyli w nocy. I więc wyszła z domu mniej więcej o 10 wieczorem. I niewiadomość po prostu, z jedną walizką, z córką. I znalazła się pani tutaj. Tak, plan był taki, żeby dotrzeć jakoś na pierwsze przejście i tam po prostu zobaczyliśmy, że co się dzieje. Jeżeli by trzeba było tak dokładnie stać w tej kolejce, to chyba z 3 doby trzeba było stać. I wtedy ja zdecydowała prosić celników, żeby w każdy bus, w każde auto podsadził chociaż jedną panią z małym dzieckiem. Była okropna pogoda, deszcz, mgła i te dzieciaki były wymęczone, ale nikt nie plakał. Każdy się przytulał, mamuś, mamuś. No i więc celnicy dozwolili. I co, ten Aleksandrów był przypadkiem? No w mojej sytuacji chyba nie. Ale dla wielu osób Aleksandrów stał drugim domem i bardzo przyjemnie ich tutaj przyjmują ludzie i dbają i wspierają i martwią się o tych kobietach, o tych dzieciakach i prawie w każdej rodzinie. Bo z tego co widzę, to każdy wspiera ukraińskich pań jak tylko może. No właśnie, pani też zaczęła wspierać swoje rodaczki, bo znalazła pani pracę dzięki temu właśnie, że zna pani tak język było, polski. Nie, że znalazłam nie tak pracę. Najpierw ja przyjechałam w takim stresie, jechaliśmy 32 osoby w 9-osobowym busie. Między tym walizki, małe dzieci, najmniejsze dziecko miało 1,5 miesiąca. Czyli to i foteliki, i walizki, i dzieci w 9-osobowym busie. I pierwsza decyzja była taka, żeby pomagać, bo te pani jechały w niewiadomość. I bez dokumentów, bez dokumentu podróży, bez... Dobrze, jeżeli ktoś tam miał chociaż dowód osobisty czy metryki. Dużo ludzi przychodzi, że nie posiadają w ogóle nic. I ten pan, co wspiera mi, zadzwonił do urzędu i powiedział, że ja oferuję swoją pomoc jako wolontariusz, bo we Lwowie mam swoją fundację Serce Polonii i czyli od kilku lat prowadziłam także tak działalność, że wspieraliśmy chore dzieciaki z internatu w pomagaliśmy różno, gdzie jaka potrzeba była. I... No i ta praca się znalazła. Tak, za kilka godzin ktoś odzwonił, nie pamiętam dokładnie kto, że są pani w Bełdowie i że trzeba pomóc, żeby może coś potrzebują, może i że potrzeba wypełnić kwestionariusze z ich dokumentów. I więc pojechałam. I tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło, tak. A dzisiaj już jest pani dzisiaj pracownikiem. Jestem pracownikiem urzędu. Tak jest. I co pani robi? Bo powiedzieliśmy na początku, że pani szuka pracy Ukrainkom. Tak, dokładnie. Mhm. Najpierw to my wypełnialiśmy kwestionariusze na każdą panię i dziecko, żeby mniej więcej obliczyć ilość tych ludzi, co mamy w Aleksandrowie, w tym, żeby też, bo przyjeżdżają i różnie.
znać, jaką pomoc możemy im dać i co potrzebują, bo dużo kobiet jest w ciąży, już tuż prawie. Przed rozwiązaniem. Tak. Także są emeryci, którzy po zabiegach z nowotworem, więc też potrzebują jakiegoś szpitala, czyli badań, czyli tych nawet leków. Czyli pomaga Pani po prostu ogarnąć się, to wszystko. Staram się ogarnąć. A, no właśnie, żeby czuli, że mają jakąś też opiekę taką swoją. Także bardzo pomagają te gospodarze, które przyjmują, opiekają, dbają, wspierają w różny sposób. No bo tak trzeba. Ale jeszcze wróćmy do tej pracy, bo cały czas mówi się, że Ukrainki chcą pracować. Chcą. Tak? Każda, chcą, kto przychodzi, mówi, nie chcą być ciężarem. Szukam pracy, szukam kursu języka polskiego, szukam pracy, proszę mi pomóc, więc od poniedziałku mniej więcej tak myślimy, że będziemy mieć listę z ofertą pracy. I mamy wypełnione kwestionariusze, więc ja wiem, kto kim jest, bo wypełniamy kto z zawodu. I także już wczoraj obdzwoniałam, telefonowałam do pań, bo była oferta szlaczki. No właśnie, są oferty w ogóle pracy? Tak. I jaka to jest praca? No, czyli wczoraj był pan kierownik, szukał szwaczek. Także no, szukają do salonów fryzjerskich, także potrzebne są nauczyciele, ale no, chociaż troszkę ze językiem. No właśnie, język polski. Czy język polski nie stoi na przeszkodzie? Brak, stoi, tak, na przeszkodzie. Tylko umiejętności językowych. Też szukają. Ale muszą chociaż troszkę uczyć się. Zachęca się, pani? Tak, zachęca pani do tego, jak żeby się uczyły? I szybko, czyli organizowane przez Urząd Polski kurs języka w różnych miejscach. Wiem, że w Zgierzu pracuje w wolne dni w soboty i w niedzielę od 9 do 14. Także pracuje na ulicy Piotrkowskiej 4/6. Codziennie kurs o rano ten, od 8 do 9 w urzędzie w budynku pasywnym we wtorki o 19, od 19 do 21. Czyli chcą się, panie, mogą. Jeżeli chcą, mogą się uczyć. Można sobie podebrać ten czas i uczyć się, szukać pracy, pracować. Czyli przedsiębiorcy nie boją się zatrudniać was? Myślę, że nie. Że chętnie szukają. Chętnie to robią. I, no. A wy chętnie podejmujecie pracę, żeby tak, żyć. Ukrainki odpowiedzialne kobiety. Każdy, no przynajmniej ja, to ja staram się tak dokładnie wykonywać, co ode mnie jest potrzeba. A czy myślicie, te wszystkie panie i pani, co tak, dalej? Co dalej? Każda chce do domu wrócić, im szybciej. Jak tylko wojna się skończy, każdy, niektórzy nawet te walizki nie rozbierają po prostu. Czyli czekają. Cały czas jednak na tymczasowo tutaj. Tak, więcej na tymczasowo. Są bardzo mało osób, może 1%, wiem tu niektórych pań, bo po prostu mówią, że uciekali z zbombardowanego domu, że nic nie zostało im. No właśnie, no to gdzie wrócą? No, że właśnie. Oni po prostu muszą uczyć się, znaleźć pracę i chociaż jakiś czas tu zostać, bo nie ma gdzie wrócić po prostu. A czy wy się razem trzymacie? Jesteście razem, wiem, że bo tak, oprócz tego, że się wspieracie, tak jak pani to robi, to czy staracie się, nie wiem, podtrzymywać na duchu chociaż? Staram się podtrzymać moralnie, bo każdy, kto prosi, mój numer, to daje swój prywatny numer telefonu, żeby jakąś czy informację, czy pomoc, no, w jakikolwiek sposób podać. Dzwoniła do mnie młoda pani, może 20 lat, ta z dzieckiem tu była 18 miesięcy dziecko miało.
że chcę wrócić natychmiast, żeby pomóc jej dostać się do Aleksandrowa, bo chcę sobie wykupić bilet z powrotem do Lwowa. I mieszkali oni gdzieś w Słowiańsku, czyli tam też wszystko zbombardowane, ale że jakoś mąż dotarł do Lwowa, znalazł mieszkanie i chcą być razem. No pomogła. No, organizowała. Dlaczego? Dużo ma pani takich telefonów? No, dziennych? Mam. Ma pani trochę. Czyli żyje pani nie tylko swoim życiem, ale też życiem uciekinierek. Tak, po pracy każdy raz jeszcze jeździmy na jakieś badania lekarskie tych ciężarnych pań. We wtorek to pani też jako wolontariusz Polka organizowała badania medyczne dla dzieci chorych na serduszka. Więc jeździliśmy do Łodzi, do pani profesor, która przyjęła te dzieci. Bezpłatnie też ofiarowała swój czas i pomoc i zbadała tych dzieciaków. No niestety jedno dziecko zdrowe, dobrze, a drugie do zabiegu, ale... Czyli stara się pani pomagać, nie ma pani czasu dla siebie za dużo na razie. A co pani będzie dalej robić? Bo powiedziała pani, jak inne kobiety to znoszą, w jakiś sposób patrzą na przyszłość. A pani? Co pani zrobi? Nie wiem. Ciężko mi tu. Wiecie, tęsknię za domem. Ja mało śpię. No, ale jest pani po krwi Polką. Dobrze się pani sobie, tak? Zaklimatyzowała. Radzi sobie pani bardzo dobrze. Tym bardziej, że prowadziła pani fundację, która nie ma granic. I tak wiem, naprawdę tą fundację można to tutaj inaczej odrodzić. I człowiek... Kiedy pomaga, on inaczej się czuje, niż kiedy potrzebuje pomocy. I dla mnie to jest najbardziej ciężkie uczucie. Ale czyli ważne jest też dla pani, żeby pomagać. No tak, prawda? No pomagam to jest w swój ważne. Sposób, staram się na ile mogę pomóc. Oddając swój czas, a jeszcze spytam, wie pani, co się dzieje w Lwowie w tej chwili? Ma pani stały kontakt? Tak, mam stały kontakt, czyli kontaktuję z, bo chodzimy do katedry łacińskiej, czyli lwowskiej bazylika pod wezwaniem Najświętszej Matki Panny. I tam siostry zakonne i księdza godują potrzebujących na dworcu głównym codziennie. I, no spokojnie jest. No nie myślała pani, żeby wrócić? No myślałam, no już no dwa razy byłam z konwojem humanitarnym. Tak. Po raz pierwszy to akurat jechaliśmy, jak pierwszy raz był Lwów zbombardowany, jak bombardowali lotnisko. To my byliśmy już pod granicą, to do tych facetów dzwonili znajomi i mówili, wracajcie, gdzie jedziecie, wracajcie. No a my też tak, no 600 kilometrów poza nami i wrócić. A wwieźliśmy leki bardzo potrzebujące tam, no więc pojechaliśmy do przodu. Ale nie została pani. W Lwowie? No tak. Nie. No nie, no, no nie. Właśnie. Ja czyli tylko gdzieś... zobaczyłam na dwie minuty, że mieszkanie zamknięte, że okna stoją. Oddala storczyki i pojechaliśmy z powrotem. Czyli i tak rozumiem, że serce zostało tam, rozum podpowiada, żeby przeczekać to tutaj dla chyba, córki chyba chociażby. Tak, dla córki, tak. I no i co, no i pomagać, tak jak i państwo powinni pomagać i tak jak pomagają, bo już ponad 1000 tak, chyba ponad uchodźców tysiąc, znalazło dach nad głową w Aleksandrowie. 1140. 1140 razem osób. Z dzieciakami, tak, mamy w Aleksandrowie. No może jest ktoś wrócił, bo nie każdy zgłasza się, no może no 1000 będzie. Czyli jest komu pomagać tak jest. Naprawdę. Pani ma swoją misję do spełnienia, nasi mieszkańcy mają swoją, no i co do tych spokojnych czasów i do powrotu do domu.
Dziękuję Pani bardzo za dzisiejszą rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Ja również. Do widzenia.